i 12 zł. Także jemy sobie kebaba ogólnie, tutaj ziomeczek je. Najlepszy. To jest drugi, Bengal. Kolega prowadzi kanał na YouTube i będzie recenzję nagrywał. Tak, kolega recenzję nagrywa na temat kebaba. Jak dobry? Bo on na YouTube ma kanał. Najlepszy kebab. Tak? Najlepszy kebab? Najlepszy. Także stosujemy teraz. Jeszcze nie wiem. Ile daliśmy? 9, tak? Tak. Średni sos. Mieszane mięso. Nie, szczerze? Kurwa. Tak jak poważnie nie ogólnie chyba w świecach, to nie trafiłbym najlepszego, bo jest ogólnie w miarę spasowany. Jest ogólnie, to jest ogólnie mieszane mięso. Jest naprawdę zajebisty. Tak naprawdę jak ogólnie jedząc ogólnie w restorze, czy ogólnie w innych kebabach w świecach, to jest naprawdę spoko. Z 9. Także bym polecał, naprawdę. Nie, poważnie. Dokładnie. Najlepszy. Kurwa, nie, poważnie. Najlepszy. Ja nie chcę tutaj ogólnie walić kuje i tak dalej. Kurma. Nie mam się do czego przypierdolić. Nie, poważnie. W środku mięso mieszane. Zajebiste. Skoban, co powiesz? Jest git, to jest naprawdę. Kolego? Zajebiste. Bez kitu. Nie, naprawdę. Do Bengala lecie. To jest ciekawa dobrego. Naprawdę. Patrzcie, kurwa, jakie ma pieczątki, kurwa. Takie zajebiste. Ogólnie jedyny minus, do którego mógłbym się ogólnie przyczepić, to że mięso ogólnie cieknie, ale tak naprawdę kolega sobie wziął, nie ciekło mu. Kolega nie ciekło. Właściciel powiedział, że może tak być, ze względu na to, że mięso jest trochę ciepłe. Także wiecie o co chodzi? Po prostu trafiłem na taki niefart, ale ogólnie naprawdę. Kebab jest naprawdę jak na dzień dzisiejszy najlepszy. Ten bardzo dobry, zajebisty, normalnie. Kio. Nie. Dobry kebab, kolego. Taki zajebisty. Siemano. W sumie to nie, haha, żartowałem, kurwa. Tam jest restora. Pewnie pamiętacie. Dobra, powiem ogólnie takie historie. Także nie noszę kamerki cały czas przy sobie i to jest w sumie błąd. Ostatnio miałem ogólnie okazję, szczerze, ostatnio przez czas, kiedy górował po prostu, że ja nie noszę kamerki, bo ogólnie szkoda mi takiej ogólnie kamerki, która potrafi nagrywać twój kanał. Także wiecie o co chodzi. Nie wiem, to już jest pewna jakość. Jestem napierdolony, także tak jak ogólnie byłem z ziomeczkami i tak dalej, to tak samo byłem napierdolony. I to było coś takiego, okej, biorę przypadek ogólnie. Może mi się będzie chciało jeść, może nie. Jestem napierdolony. Dobrze, jestem napierdolony. Także wiecie o co chodzi. I to jest ogólnie taki przypadek. Byliśmy przed chwilą przy restorze, które się trochę zmieniło. Także może opowiadam po prostu. Jeśli chodzi o ten tego kebaba, naprawdę na dzień dzisiejszy, mówię poważnie, ja w tym pierdolonym Bengalu jadę drugi raz, także nie, poważnie wam mówię ogólnie, że w Bengalu jem drugi raz. Zapalimy sobie może papierosa, co? Kiedy widzicie, wiecie, ogólnie idziemy teraz sobie przez, w sumie to jest taki, w sumie bardziej już vlog teraz, jak naprawdę
recenzja kebaba. Jeśli mam coś powiedzieć o kebabie, no kurwa, szczerze, osoba, która jest pod wpływem alkoholu, wpływa ogólnie troszeczkę inaczej na kebaba i trochę łagodzi dużo rzeczy. Dobra, wiecie co wam powiem? To już trochę będzie vlog, także jeśli nie chcecie oglądać recenzji kebaba, to powiem wam, kebab jest 9 na 10 i powiem wam poważnie. Jeśli chcecie ogólnie oglądać vloga bardziej, także... Tym się dzisiaj wpierdolił tutaj kurwa ogólnie na wiadok 40 lat, także... Powinien samobójstwo tutaj jechałem ogólnie z matką. Zaraz mi kurwa z tyłu dzwonią jakieś kurwa typy, którzy kurwa chyba chcą iść na nagraniu. Także wiecie o co chodzi. Chyba się wpierdolą. Także w sumie wiecie o co chodzi. Dobra, pokazywałem wam. Mój język się połącza i się wiąże troszeczkę bardzo. Dobra, jeśli miałem wam pokazać ogólnie tamten wiadukt. Czy oni w sumie wyglądają na taki, że po prostu się wpierdolili w klip? Po prostu, że ktoś nagrywa kurwa YouTube'a w tych pierdolonych siedcach. I coś takiego, że a kurwa beka, ktoś nagrywa. Poważnie. Natomiast to nie jest jakieś kurwa wielkie. Także jeśli ktoś ogólnie o tej godzinie, czyli drugiej, nagrywa na YouTube'a, to jest zapewne uważany za jakiegoś kurwa. Naprawdę ktoś tu nagrywa kurwa cokolwiek. Ale poważnie, jak patrząc ogólnie nawet swoje wyświetlenia, które prawdopodobnie nie są z YouTube'a, tylko są pewnie ze względu na tagi, które są w sieciach. Także spoko. Nie, poważnie. Mówiąc ogólnie, że idąc ogólnie na kebaba, którym był Bengal Kebab, gdzie byłem raz z byłą dziewczyną, to dostałem kebaba słodkiego, który był... poważnie. To był kurwa jeden z najgorszych moich kebabów. To tak jak ogólnie powiedzmy Ala znając historię ogólnie tego kebaba. Czyli mogę wam trochę opowiedzieć. Ale też nie znam jej w 100%, także nie chciałbym was ogólnie skłamać. Ale powiedzmy swoje plotki, które znam, mogę opowiedzieć. W Siedcach, będąc ogólnie w pierdolonym mieście, które... dużo nie zna. Było coś takiego, że ogólnie ten ogólnie zagraniczny człowiek, czyli właściciel Bengala, kiedyś był ogólnie w restorze i typ robił zajebiste, tak jak wam mówiłem, że lubię sprasowane kebaby. Dlaczego lubiłem sprasowane kebaby? Ze względu na to, że było tego typa, naprawdę i poważnie, i że on chyba to opatentował tam w restorze i tak dalej. To były zajebiste kebaby. I właśnie teraz, idąc do Bengala, drugi raz tak naprawdę w życiu, nie mając bardzo dużego doświadczenia w tym kebabie, wierząc restorze, że cały czas takie same są, chodziłem do tej restory, to w Bengalu właśnie jest to, czego mi brakowało. No, tak naprawdę nie mam się do czego przyczepić. Autentycznie, za 9 jebanych złotych. Dostałem sprasowanego kebaba z zajebistym mięsem, jedząc ziomeczkami, kurwa, nie mam się do czego przyczepić, autentycznie daję kurwa ocenę od siebie 9 na 10, poważnie wam mówię, nie mam się do czego przyczepić, poważnie, to jest kurwa, to jest poważnie naprawdę aksamitny kurwa kebab, nie mam się do czego przyczepić, także wiecie o co chodzi. Także w sumie z mojej oceny ogólnie kebaba mogłoby to wszystko wyjść. Wziąłem ogólnie średni sos z średnim mięsem. Czego chcieć więcej? Zajebiście. Zajebiście, naprawdę, że mi kolega ogólnie polecił coś takiego, że mówi, że idziemy do Bengala, ja znam do właściciela i tak dalej. Zajebiście będzie. I on kurwa nawet gada do właśnie tego typa, że on nagrywa tutaj na YouTube, a tutaj będzie zajebiste. W sumie nie wiedział tak naprawdę wcześniej o tym. Także nie ma nawet momentu, żeby się przygotować. To nie jest ogólnie jakkolwiek promowane i tak dalej, także wiecie o co chodzi. Zgasbi. Dobra, także tyle z fartem.